Co my tutaj mamy? Jest 3, 4, 2, 1, więc spoko, spoko. Kolejne dobre ustawienie. I mamy... O kurde. Suarez na 9-4. Brać już tego Suareza? Ja bym chyba go wybrał. Ja bym chyba wybrał tego Suareza 9-4. Niech jest Suarez. Bierzemy gościa. Dobra, zacznę znowu od bramki. Bo to jest dosyć istotne. Teraz czekajcie, gdzie tu lepszy? No, łatwiej będzie pod Anglii jakiegoś obrońcę ogarnąć. I drugi bramkarz, Julio Cesar, jakiś Brazylijczyk. Fuh, powiem tak, bardzo przeciętnie. Bardzo przeciętnie z bramkarzem, to już... Mertesacker, no nie, to nie, to nie. Na razie niech jest najwyższy overall. No nic, szukamy, zaczynamy od dołu znowu. Teraz od początku, tak? Jest Royce, jest Neymar Toty, okej! Okay. Neymar Toty to mi się podoba. Więc możemy sobie już tutaj poodkrywać te karty. Tutaj jest James Rodriguez, też całkiem spoko. Zamienimy go sobie. I lecimy dalej. Tutaj Zuma. No na razie ten Zuma powiedzmy. Musimy też mieć na uwadze, że jakiś ewentualnie Brazylijczyk. Oj, 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 oj. Tutaj Messi Toty. Zobaczcie, Messi Toty. Ulala. To może być niezłe, to może być niezłe. Toty Messi, Toty Neymar i Man of the Match Suarez. Dobra, to PPPN też możemy sobie odkryć. Okej, okay, tylko że to tak średnio teraz. A, na razie Vadillo, chociaż tutaj no do znaczenia w sumie. Teraz PN, jakiś Bale, Di Maria, właśnie o to chodzi. Di Maria, jeszcze tego Elena odkryjemy. Man of the Match Ronaldo. Ale tam się zrobiła Fanta z przodu, ależ Fanta. I co wy na to? Co wy na to? No dobra, tylko z obroną będzie problem, to na pewno. I trzeba mieć to na uwadze, czekajcie, bo w jakiej lidze gra? W Portugalii gra. W Portugalii gra, kurde, fix. Musimy dobrze tu wszystko analizować. Tutaj na razie Isco będzie najrozsądniejszym wyborem. Isco, Isco, blisko. Tutaj Luis Figo. Nie lepiej wybrać teraz Musacio i nie zaryzykować tym Mascherano z ewentualnym Totsem. Co myślicie o tym? Ryzykujemy? Ja bym wybrał Musacio. Ja bym wybrał Musacio w tym przypadku. Musacio. Dobra. Musacio. Cyk. Tutaj na razie Bonera. Zgrania 89. No właśnie, ten bramkarz. Ten bramkarz nie będzie miał zgrania. Lecimy dalej. O ja pierdzielę. O kurde. Ale piszecie Alves. Dobra, niech jest Alves. Sprawdźmy, trzeciego jest o. I teraz spokojnie, to musi być dobra decyzja. To musi być dobra decyzja teraz. Zobaczmy. Ten jeden overall może potem zaważyć, wiecie. Jak 192 zaraz drafcik pyknę. Pepe? Dobra, dobra, biorę Pepe ostatecznie, okej. Okay. Biorę Pepe, niech będzie. Niech będzie. Julio Cesar. Teraz ten gościu nam na razie... Da, to spadek, nie? A co by było, gdyby było teraz tak? I tak. 99, pięknie, pięknie, pięknie. Tak jest! Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Mamy 91. Mamy 91 i teraz patrzymy według mnie tylko i wyłącznie na najwyższy overall. Trzeba to dokończyć. 93 Mares i to jest dobry znak! To jest bardzo dobry znak! Aby ten draft zakończył się nieco inaczej.
Jakimś 192 może. Może to jest ten dzień, może to jest ten moment. I zobaczmy. Dirk Kaut. Jest 90, kurde, lipa. Za bardzo nam to spadło. Ale dobra, teraz lecimy tak. 93. Jeszcze w ogóle mogę zrobić jakąś zmianę w składzie, żeby było lepiej, czy nie? A to zaraz będę się tym zajmował. 8-9. 8-7. Kurde, nie podoba mi się to, ten overall nie skacze. Jest! Mamy to! Mamy 91 już, jest 91. Pięknie. A 92 chyba nie będzie. Niestety nie będzie. Ajajajajaj. Kurde, fix. Dobra, zobaczmy. Nie przedłużajmy. Czy będzie nasz trener jakiś? Nie widzę Brazylijczyka, ale jest Portugalczyk. Matko Boska. Jest 100! Portugalczyk da nam stówę. Ale fart. Fiu, fiu. Cyk. I 191. Mamy to, moi drodzy. Dan. Zrobione! Zrobione draft 191. Tydzień temu był 190, dzisiaj mamy 191 draft. No i gitara, no i gitara, słuchajcie, no i gitara. Dobra, my może w końcu zaczniemy grać. O proszę, pierwsza liga. No moi drodzy, pierwszoligowiec nam się trafi w pierwszej rundzie. I sprawdzimy nasz draft 191. Jak tutaj zadziała handicap? Przede wszystkim o Boże. Też dobry skład, też dobry skład. Mocna liga hiszpańska, tutaj ładnie połączony Douglas Costa. No i będzie mega ciężko, powiem wam. Chociaż Ronaldo się tam w ogóle nie wysuwał. Jaki gościu. Teraz Luis Figo. Figo. Musi się pokazać z dobrej strony, bo... Ależ to zrobił Suarez! I niestety Figo tego nie wykorzystał. Moi drodzy, czy ktoś to nagrywał? Boski, oski, no dokładnie. To zawsze każda dziewczyna do mnie mówiła, oski boski. Przechodziłem zawsze, wiecie, po holu, a wszystkie dziewczyny, o, oski boski idzie, oski boski. A ja, wiecie, wtedy okulary przeciwsłoneczne i idę przez cały hol. Każda się ogląda. A potem się obudziłem. Ajajaj, Thiago, może być groźniej, to karny, nie karny, w piłkę trafiłem, gościu. Uch, niestety, będzie penalty. Ech. No i teraz Julio Cesar czy Cristiano Ronaldo, zobaczmy. Wow, wyczułem intencję Cristiano Ronaldo, natomiast Julio Cesar absolutnie bez szansy. Idealnie wymierzony. Cyk, Messi. Dobrze zagrywa do Suareza i teraz Suarez. Suarez! I 1-1! To jest właśnie to, jeżeli macie na bramce golkipera poniżej 1,90 m i się wychodzi, to jest zły pomysł. Mamy wyrównanie. Luis Suarez zachował zimną krew. A nasz przeciwnik popełnia ogromny błąd. Zobaczmy tutaj Suarez na pewniaka. I cyk, na was. Nie miał szansy. Oj, no faul, gościu. Zobaczmy, Neymar, może teraz, Neymar. Nic z tego, jeszcze Suarez przyjmuje piłkę, Suarez! I 116 minuta, mamy to 2-1. I Suarez ugryzł swojego przeciwnika, a więc jednak udało nam się. Panie Turek, kończymy ten, o nie, po meczu. W sensie dogrywka, ja pierdzia. Za łatwo, za łatwo. Tak się cieszyłem, a tu zostałem wyjaśnione. Co za mecz. No i zobaczmy. Pjanić. 1-0. Gonzalo Higuain. No wyczułem gościa, no znowu. Ten Cesar nie potrafi karnych bronić po prostu. Angel Di Maria. Jest kolejna bramka. Vardy. Mamy remis. Co na to Mares? Jest 3-2. Antoine Griezmann. I wyczuliśmy! Mamy go! I teraz, byle to utrzymać, Suarez. Przed szansą Suarez. Jest gol.
Jo, jesteśmy o krok od wygrania tego pojedynku. Ale co zrobi Neymar? Neymar jeszcze utrzymuje swojego rywala w nadziei. A Cristiano Ronaldo strzela w środek? Jest! Mamy to! Mamy to, moi drodzy! Cristiano Ronaldo! Bohaterem! Razem z resztą drużyny świętują awans do kolejnej rundy! I zobaczmy skład naszego kolejnego rywala. Znowu tutaj trochę niebiesko, przede wszystkim w obronie. Jest też ten Tosun. Ta jego karta też wygląda kozacko. Z przodu Insigne, Lacazette, Di Maria. Trzech też kozaków. Także no, ciekawy składzik. O Boże, no sędzia mu pomaga. Jak ja mam wygrać taki mecz, powiedzcie mi. No jeszcze, ja faulowałem, tak. I patrzcie, jeszcze będzie bramka z tego. Będzie bramka. Brawo, sędzia. Dramat. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo. No ależ to zrobił Ronaldo! Jednak wybronił to De Gea. Piękna akcja Portugalczyka. Ale tutaj, no, trzeba było bliżej słupka. Nie wiem, czemu tak uderzył mi dziwnie. Ferguson będzie asystentem. I jest to... O Boże! Magic moment, słuchajcie. Jemu pomaga sędzia, a mi pomagają jego zawodnicy. Kuriozalna bramka. Wow. Obrońca założył kanał De Gea. Magic moments, absolutnie. Ja pierdziel. Jak tu się nie wkurzyć? Jak tu nie rzucić padem? Powiedzcie mi. Insignia. No ma te cztery gwiazdki sztuczek. Teraz trzeba uważać na każde wejście. Insignia! I 2 do 1. Coraz bardziej zastanawiam się nad wpuszczeniem Joe Harta. Wow! To było piękne. Kłaniam się nisko dla mojego rywala. Piękna akcja. Zasłużył na wygraną. Zobaczcie, to podanie. Coś pięknego. Piłka po ziemi i jeszcze to wykończenie. To jest 11 na 10. Zobaczmy piłkę na Cristiano Ronaldo. Jeszcze jest szansa na jakąś bramkę kontaktową. Ronaldo! I mamy 3 do 2. Gonimy wynik. 15 minut do końca. Da się to odrobić na pewno. Come on, panowie. Ronaldo! Nie ma bramki. Jeszcze Messi. I nie ma bramki. Jeszcze jest tu Mahrez. Niewidoczny. Widzimy, w ilu on się broni. Mahrez! Kapitalne wejście Mahreza! De Gea sparował na słupek, matko jedyna. De Gea Toc. Nieprawdopodobny bramkarz. Tego nam zabrakło. Szkoda, że tego Harta nie wpuściliśmy od samego początku, no ale kto to wiedział? Jeszcze Ronaldo, zobaczmy, Ronaldo! I mamy wyrównanie, bo anioły zawsze walczą do końca! 3 do 3! Come on, panowie! Kolejny comeback! Pięknie, pięknie! Ładnie zagrywa do Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ależ wejście, Cristiano Ronaldo, zobaczmy! Ronaldo, ależ zabrakło, jednak jeszcze Neymar, utrzymuje się Neymar! I broni De Gea po raz setny! Dosłownie, albo i 18. Ale zaraz Mahrez go poskromi, bo już zagranie do Pjanicia. I ten właśnie do Cristiano Ronaldo! I poprzeczka! Nie wierzę w to. Ja nie, to jest niemożliwe. No po prostu kurczę, no nie. Teraz piękna akcja, zobaczmy, Luis Suarez. Rozrzucenie do Cristiano Ronaldo, tam jest na pewno Suarez po ziemi, zagranie może karny! Jest penalty w 120 minucie! I jak teraz oni się zachowają? Gdzie strzeli United? Czy strzeli znowu w środek? Oto jest pytanie. Naprawdę nie wiem, co mam w tym momencie zrobić. Naprawdę nie wiem. I zobaczymy. Jest bramka! 4 do 3 Cristiano Ronaldo! Ale, ale! Nice! Co to się dzieje? Co to są za mecze? Niesamowite, ale na tej trójce obrońców gra się tak fatalnie, że nie polecam. I koniec! Jest! Mamy to! Moi drodzy, a więc awansowaliśmy do półfinału. Ale naprawdę było ciężko, było ciężko. Dobra zmiana przede wszystkim bramkarza. Dobrze, że tego Joe Harta wpuściliśmy. O wiele bezpieczniej czułem się w defensywie. No i wygrywamy, wygrywamy. To najważniejsze. Udajemy się na kolejny meczek. I zobaczmy skład półfinalisty. 4-2-2-2. Jest na was Toc, Bale i Ronaldo na pozycji napastnika. O proszę. Ciekawe, ciekawe. Draft 187 mu wyszedł. Całkiem nieźle. Kto to jest? No Martinez szybszy od Ronaldo. No co za kuriozum. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Dawaj, Ronaldo.
No nie, no nic z tej akcji. Oj, za łatwo. 1-0. Widzieliście w ogóle ten strzał, to uderzenie? Masakra, naprawdę, nie wiem. Ten kościół coś mi się kojarzy, może jakiś poziom Gfinity to jest, level Gfinity. Ale naprawdę piękny strzał po ziemi, no zobaczcie. Zobaczcie ten strzał. No, nie zobaczycie. Teraz Luis Figo i błyskawicz na odpowiedź, 1 do 1. Luis Figo, będzie szansa na drugą bramkę. Luis Figo broni na was. Jednak nasi nadal utrzymują się przy piłce. Zobaczmy Neymar, co wykombinuje Neymar. Będzie tylko rzut rożny. Ma te fajne strzały z daleka, rzuty wolne. Oj, aha. Nie, ja muszę tego Harta wpuścić teraz. No nie mogę patrzeć na tego Cezara. To Cezara, no, no placek, placek. No poniżej 1,90 m i to już jest koniec, nie? Zobaczmy Iniesta. No pusta bramka, 2-2, nice. Ale jestem kurde trochę wkurzony, naprawdę, na tego Cezara. Miałem go w sumie zmienić na początku, a potem jakoś tak się zamyśliłem i dwie bramki w plecy. No. Teraz piłka na Messiego, zobaczmy Leo Messi, może to wykończyć nieźle Messi? I 4 do 2, niepotrzebnie wychodził bramkarzem, a nasz zmiennik Pjanić. No właśnie, to jest on, Pjanić jest mega. Za Iniestę wszedł, słuchajcie, już robi niesamowitą różnicę. Oj, może... aha. Z mojej głupoty. Niestety. I tutaj się zapowiada na kolejną dogrywkę i ja w to nie uwierzę, jak naprawdę stracę jeszcze bramkę na 4-4 i będzie dogrywka. Nie, no jak tu będzie dogrywka, to ja w to nie uwierzę. Trzy dogrywki z rzędu. Kurw, czepieczone. Suarez, piłka po ziemi! A Messi wybija w kosmos zamiast do bramki. Gościu, co to było? Zobaczmy, Mares, Luis Figo wychodzi sam na sam. Figo, 5 do 4, ale nadal nie wierzę w ten fatum dogrywek. A tak naprawdę to ja się podkładam moim rywalom, żeby były emocje w tym odcinku. Żeby były zawsze dogrywki. Ale hit. Nie wierzę w to, co się dzieje, naprawdę. Chessy Quaira mnie tu bierze na lajcie. Mares, skończ to, gościu. Kończymy to, no. 3-1, gościu. 3-1. Ronaldo, na pustą. Aha. Jezu, myślałem, że to nie wpadnie, ale musiałem tak już zagrać, bo na pewno bym tego nie strzelił normalnie. Jest 6 do 4, a ten mecz nie jest na pewno jeszcze wygrany. Na pewno tak nie powiem tym razem. Zobaczmy Mares. I kończymy to. 7 do 4. Mamy finał, ale ten draft jest naprawdę dziwny. Od samego początku, od samego początku. I mamy Rage Quit też po tej bramce. Także wygrywamy 4 do 3. Luis Figo tym razem został bohaterem tego spotkania. No i dobra. 2-2, 5-3 w karnych, 4-3 po dogrywce. Teraz 7-4 po dogrywce. Co będzie w finale? Przekonajmy się. A oto skład finalisty. Mamy 4-1-2-1-2. Jest to ty Ronaldo, to ty Dani Alves, to Navasa, koszty... No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczmy, Ronaldo. Figo. Iniesta. Messi. I 1-0. Co za początek w wielkim finale. Nieprawdopodobna akcja United Angels. Zobaczmy, Ronaldo, Figo, Iniesta, Messi. I wykończenie kapitalne. O mamo, może będzie Rage Quit? Co o tym myślicie? Rage Quit w finale w 4. minucie. O, oczywiście zmiany jakieś tam robi, bo tam ma jakieś tam placków na tym napadzie. Przynajmniej jednego. I właśnie go zmienia. Najlepiej kilka. Ale póki co zobaczmy Neymar w natarciu. Neymar, ładne wejście Neymara. I 2 do 0. 13. minuta. No finał może okazać się najłatwiejszym meczem z tego całego draftu. A teraz piękny kontratak. Piłka na Suareza. No i może będzie trzecia bramka. Zobaczmy, Suarez zwalnia. Zagrywa do Luisa Figo. I nie ma bramki, jak? Dlaczego ja? Już w kolejnym odcinku. Dlaczego United nie wykorzystał sam na sam? No ale póki co Mares. Nie widzieliście tego? Zobaczmy, Mares. 2 do 1. Kurde, dałem się naprawdę zrobić na banalny trik. Przez co odkrył sobie całkowicie tę stronę i pyknął mnie.
Zobaczmy, Suarez. Ładne wejście Suareza. Jeszcze tutaj położył rywala! I 3 do 1! O to chodzi, panowie! Come on! Nice! I kolejny kontratak. No właśnie, to jest to. Teraz Suarez, come on, come on. A i tutaj trochę ciężej będzie. Ale Suarez walczy, walczy. Zagrywa do Ronaldo! Nie ma bramki! Przekombinowałem, za dużo się bawię. I żeby mnie to nie zgubiło. Ale gościu jest taki... No nie wiem. W pierwszej, w drugiej, w trzeciej rundzie byli o wiele lepsi, no. Czy tutaj nie było spalonego? Chyba nie było. Ronaldo, Messi i finał wygrany. Teraz mówię to otwarcie, bo nie ma opcji, że w kwadrans stracę 3 bramki. 2 dałoby radę, ale 3 nie. No nie ma szans. I mamy jeszcze rage quit, moi drodzy. Mamy rage quit. Wygrywamy 4 do 1. W ogóle zapomniałem wpuścić Harta. Na całe szczęście on oddał tam jeden strzał właściwie na początku i potem miał tę jedną groźną sytuację. I to tyle, jeżeli chodzi o naszego rywala. Pierwsza, druga, trzecia runda. Naprawdę rywale byli oporowi. Natomiast w tym finale to normalnie czułem się jak w pierwszej rundzie. No i zobaczymy, jakie paczki nam tutaj dropną. Mamy paczkę rzadkich zawodników i złota paczka. To jest chyba zestaw za 55 tysięcy. No i czy ten draft nam się zwróci? Przekonajmy się o tym. Widzę jakieś tam paczki promocyjne. Może też otworzymy jakąś paczkę promocyjną. Ale póki co, pierwsza paczka LP Bastos. No tak raczej średnio. Raczej średnio, no zobaczymy. I teraz. Ta paczka za 50 tysięcy. No mamy Totsy, ale czy niebieska karta na wypadnie? No nie. Jest Rossi. Jest Rossi. I to właściwie tylko on tutaj, no nie wiem, Perez może, ale... Oj, powiem wam, że... No ten draft niestety wyjdzie na minus. Szkoda, 191. Wyszedł nam całkiem ciekawie, ale otworzymy jeszcze jedną paczkę za 35 tysięcy. Na samo zakończenie. Mam nadzieję, że nam się jakoś zwróci ten draft i... I mamy Totsa na koniec! A więc jednak było warto otworzyć paczkę za 35 tysięcy, chociaż ten Tots... Czekajcie, ile on to tutaj może być warty na samo zakończenie? 3x3, więc 15 tysięcy. Gdyby był warty, to byłoby mega, ale widzimy, że nie. Okolice 12 tysięcy, myślę, max. Wartość tego zawodnika. Smalling też jest coś warty, także... Tutaj wyszło nieco lepiej, jest trochę tych kondycji, także ta paczka wyszła nawet całkiem nieźle. No i co tu dużo mówić. Niestety, pack opening z drafta nam się nie zwrócił, ale ta paczka była nawet spoko, więc nie ma tragedii, nie ma tragedii. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep